Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na Raport z przyszłości, a więc dźwiękowe opowieści o tym, jak zmienia się świat. Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Postęp, rozwój ekonomiczny i technologiczny, galopująca globalizacja wpływają na każdą dziedzinę życia człowieka. Sport zawsze służył przekraczaniu granic ludzkich możliwości, wytrzymałości, siły, prędkości, sprawności. Czy technologia pomoże przekroczyć granice nierówności, które wyznacza niepełnosprawność i sprawi, że sport będzie dla wszystkich? A może zmiany, które zachodzą w świecie sportu, czynią go dyscypliną coraz bardziej elitarną, coraz mniej dostępną, coraz bardziej reżyserowaną i w coraz większym stopniu służącą zarabianiu pieniędzy? Kim byliśmy? Kim jesteśmy? Kim się stajemy? To jest Raport z przyszłości. Partnerem Raportu z przyszłości jest Sebastian Kulczyk. Odcinek 8. Sport. Sport has the power to change the world. Sport może zmieniać świat, może inspirować. It has the power to unite people in a way that little us does. Może jednoczyć ludzi tak jak niewiele innych rzeczy. Sport trafia do młodych poprzez język, który rozumieją. Sport can create hope where once there was only despair. Sport może przywracać nadzieję tam, gdzie kiedyś była tylko rozpacz. Sport ma większą moc w przełamywaniu barier rasowych niż rządy. Śmieje się w twarz wszystkim przejawom dyskryminacji. The heroes are standing with me are examples of this power. Bohaterowie, którzy stoją tutaj ze mną, są przykładem takiej siły. Są dzielni nie tylko na arenach sportowych, ale także w swoich społecznościach, czy to lokalnych, czy międzynarodowych. Są mistrzami i zasługują na uznanie świata. They are champions and they deserve the world's recognition. W 2000 roku w RPA odbyła się pierwsza gala sportowej nagrody Laurus. W Monako przemawiał Nelson Mandela, który stał się jej pierwszym patronem. Słowa Mandeli odbiły się echem na całym świecie. Nagrody dla najlepszych sportowców odbierali wówczas między innymi golfista Tiger Woods i amerykańska biegaczka Marion Jones. Był to czas chwilę po Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Wspomniana Marion Jones zdobyła na nich 5 medali. Patrzył na nią cały świat. Świat, który wówczas jeszcze nie wiedział, że amerykańska multimedalistka okaże się mieć niewiele wspólnego ze sportem, a przynajmniej takim, jaki chcielibyśmy oglądać. When I was a young kid, and even when I was a university student, this was a local team populated by local players. Gdy byłem małym chłopcem, a także później w czasach studenckich, to był bardzo lokalny klub, w którym grali przeważnie piłkarze z miasta i okolic. Mogłeś ich spotkać w sklepach, w restauracjach, mogłeś z nimi porozmawiać. To oni reprezentowali nasze miasto. Byli wizytówką tego miasta. Nie grali tylko dla siebie. Grali dla klubu, dla całego miasta. A teraz wygląda to inaczej. Teraz grają w nim piłkarze z całego świata, prawdopodobnie dla pieniędzy. Im nie zależy na mieście, na lokalnej społeczności.
To też działa w drugą stronę, bo zaryzykuję stwierdzenie, że 95% miasta nie obchodzi to, co dzieje się w klubie Middlesbrough. Ja też już nie kibicuję mojej drużynie. Nawet jeśli spada z ligi, to nie jest w stanie mnie dotknąć w taki sposób, w jaki dotykało mnie w przeszłości. Sam niejako czuję się produktem zmieniającego się świata i moje zmieniające się podejście do futbolu z tego właśnie się bierze. Mówi profesor Simon Chadwick z Uniwersytetu w Leeds, ekspert w dziedzinie sponsoringu sportowego i ekonomii sportu. Profesor Simon Chadwick uważa, że dziś piłka nożna to już nie to samo co kiedyś. Podobnie z sentymentem i nutką melancholii, choć nie o piłce nożnej, mówi czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Dla mnie sport był przez długie lata taką formułą na odnalezienie się w życiu. Nie, żebym był jakiś pogubiony, ale też takie budowanie mojej tożsamości, mojego miejsca w życiu. Najpierw trafiłem do sportu jako chłopak mocno schorowany i tu sobie udowadniałem też, ile mogę, na co mnie stać. Potem sport był dla mnie w jakimś sensie też drogą do osiągnięcia sukcesu na miarę akademickiego i też zbudowania niezależności wobec skromnego portfela rodziców. Wreszcie był jakąś drogą do tego, by rzeczywiście pozycjonować siebie w świecie, w Europie, by coraz więcej mówić też, nie boję się tego powiedzieć, o Polsce. Sport się jednak zmienia. Globalizacja nie oszczędziła i tej jakże ważnej dziedziny ludzkiego życia. Choć dziedzina to może nie jest dobre słowo, bo sport to przecież dla wielu. I to zarówno uczestników, jak i obserwatorów sposób na życie. Z drugiej strony to zjawisko coraz bardziej elitarne i hermetyczne. A ekspansja ekonomiczna coraz bardziej zabija ducha rywalizacji. I powoduje, że sport zawodowy staje się dobrem dostępnym dla coraz bardziej wąskiego grona odbiorców. Rozdział pierwszy. Czy już niedługo sport będzie dostępny tylko dla elit? I co decyduje o tym, że jedne dyscypliny sportowe wciąż rosną w siłę, a inne wypadają z gry? Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ta. Diego Maradona. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Wielu powie, że najlepszy. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier... Diego Maradona zmieniał świat. Nie tylko świat futbolu, jako fantastyczny piłkarz, jeden z najlepszych w historii, może najlepszy. Zmieniał także swój kraj, Argentynę. Jak pisał w jednym z tekstów dla Polityki Artur Domosławski, Maradona nie był po prostu piłkarzem. Niósł na swoich barkach marzenia i nieszczęścia milionów. Diego Armando Maradona był człowiekiem z nizin społecznych i pozostał im wierny przez całe życie. Wielokrotnie zwracał uwagę na niesprawiedliwości systemu, na bezsilność niższych klas społecznych. Był też cwaniakiem, kłamcą i narkomanem, ale mimo to przyciągał tłumy. Armando Maradona był przykładem na to, że sport wielokrotnie odgrywał w przeszłości także rolę społeczną, mówi Bartłomiej Rabi, dziennikarz sportowy i ekspert od południowoamerykańskiej piłki nożnej. Maradona w 1986 roku to było takie wybawienie tak naprawdę dla tego społeczeństwa zmęczonego dyktaturą militarną, zmęczonego po przegranej wojnie o Falklandy, gdzie ciągle jeszcze ludzie w pamięci mieli tych wszystkich porwanych i zaginionych, a tutaj chłopak z ludu prowadzi Argentynę w takim koncertowym stylu do złotego medalu Mistrzostw Świata. Zważywszy na fakt, że futbol to była ulubiona rozrywka Argentyńczyków, generalnie Latynosów poza Wenezuelą we wszystkich krajach futbol jest absolutnie sportem numer jeden.
I to jeszcze były takie czasy, gdzie nie było gier komputerowych dla młodych. Gry komputerowe pewne rzeczy zmieniły i też inaczej trochę miasta wyglądały południowoamerykańskie niż dzisiaj. Jeszcze trochę zieleni było i były boiska w różnych miejscach. Więc ludzie ten futbol naprawdę kochali, a Maradona nie dosyć, że był skuteczny, też jeszcze grał w sposób taki, że nikt nie był w stanie go zatrzymać, więc mieli powody i podstawy, by się z kimś utożsamiać. Takim, kto był prawdziwym zdobywcą. Czy dziś sportowiec może jeszcze zmieniać świat? A może to świat zmienia sportowca? Co by było, gdyby Diego Armando Maradona urodził się dziś? Czy byłby nie tylko świetnym piłkarzem, ale także pełnił rolę społeczną? Według Bartłomieja Rabija świat dzisiejszej piłki nożnej jest już inny i wpływ mają na to pieniądze, duże pieniądze. Być może za duże. Ja jeszcze pamiętam oczywiście czasy, że w 1978 roku na mundial w Argentynie Cruyff nie pojechał, bo buntował się przeciwko, bo nie chciał grać w kraju rządzonym przez Videlę. Z tego samego powodu Paul Breitner nie pojechał z reprezentacją Niemiec. Natomiast dzisiaj szczerze wątpię, żeby Messi, Cristiano Ronaldo czy inni mieli jakiekolwiek przemyślenia dotyczące sposobu, w jaki budowane są stadiony w Katarze. Bo wszyscy piłkarze, trenerzy chętnie na emeryturę za milion euro miesięcznie pojechaliby do Kataru pokopać tam trochę i pożyć. Czasy Maradony przypadły na lata 70. i 80. ubiegłego wieku. Piłka nożna, choć zasady gry od tamtej pory nie zmieniły się aż tak bardzo, przeszła niewątpliwie rewolucję. Dziś to już trochę inna dyscyplina, jeśli chodzi o intensywność, umiejętności, wyszkolenie taktyczne, wydolność. Wielu powie, że inna także pod innym względem – ducha gry. W październiku sportowe media na świecie obiegła wiadomość o zmianie właściciela angielskiego klubu Newcastle United, występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej Premier League. Zamiast znienawidzonego przez kibiców brytyjskiego miliardera Mike'a Ashleya, klub przejął publiczny fundusz inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Fundusz będący właściwie prawą ręką władz Arabii Saudyjskiej, na czele z księciem Muhammadem bin Salmanem. To ten sam książę, który oskarżony jest o zlecenie bestialskiego zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggi'ego, do którego doszło w 2018 roku na terenie saudyjskiego konsulatu w Stambule. It's a difficult question because, first of all, football fans themselves aren't the people that can stop these things happening. You know, the Premier League approved this deal. The Premier League had a chance to say, no, we don't want this country being involved due to... Kibice nie mogą wpłynąć na to, kto zostaje właścicielem klubu. Nie mogą takich rzeczy zatrzymać. Premier League to zaakceptowała, mimo że władze rozgrywek mogły powiedzieć nie, ze względu na sprawę łamania praw człowieka, czy choćby śmierć Jamala Khashoggi'ego. Władze państwowe też nie miały nic przeciwko. Oczywiście, że chciałbym mieć właścicieli z kompletnie czystym sumieniem, ale smutna rzeczywistość futbolu dziś jest taka, że to już nie tylko kibicowska gra, ale duże pieniądze, które płyną zewsząd. Z Chin, z Bliskiego Wschodu. Katar organizuje mundial, Rosja także. Myślę, że Newcastle po prostu dołącza do listy krytykowanych za taki stan rzeczy. Yeah, I mean, football is full of these stories now and I think Newcastle United are now just joining that long list of clubs that are potentially going to be criticized for it. Mówi 20-kilkuletni Emil Franchi, członek największego klubu drużyny Newcastle United. Podobne zdanie ma wielu innych sympatyków klubu z Newcastle upon Tyne, którzy nie widzą moralnych przeszkód w dalszym wspieraniu klubu. Piłka nożna to biznes i
tak musi być. Kiedy to się zaczęło? Kiedy futbol zaczął tracić duszę? Kiedy w piłce nożnej wszystko zaczęło być na sprzedaż? Czy nowe pokolenie kibiców, i nie tylko kibiców, będzie przechodzić przed takimi historiami jak ta z Newcastle obojętnie? Mówi profesor Simon Chadwick. I think obviously if you look at the origins of European sport, and particularly European football, they were established in the mid to late 19th century and in the early part of the 20th century. So początki nowoczesnego futbolu to lata 70. XIX wieku. To wtedy futbol rodził się z pobudek społeczno-kulturowych. They were established really for socio-cultural reasons. Where we are now is we live in a more global environment where increasingly Asian money, Asian economic power, Asian political ambitions are beginning to prevail. Dziś piłka i sport generalnie to globalna wioska, w której coraz większą rolę odgrywają pieniądze z Azji, a nawet tamtejsze ambicje polityczne. Do tego dochodzi jeszcze amerykańska ideologia i wizja sportu, która zaczęła kiełkować jeszcze w latach 50. XX wieku. Zaczęło się wtedy mówić o sponsorach, o prawach telewizyjnych. To wszystko było produktem amerykańskiego spojrzenia na sport. Według mnie ostatnie 150 lat można podzielić na trzy ery. Erę europejską, trwającą do połowy XX wieku, erę amerykańską od połowy XX wieku i euroazjatycką od XXI wieku. In 1992, Francis Fukuyama, a US academic, wrote about the triumph of liberalism. W latach 90., gdy Francis Fukuyama mówił o zwycięstwie liberalizmu i kapitalizmu, tak rzeczywiście to wyglądało. Globalizacja, digitalizacja, to zmieniło sport. Do tego trzeba jeszcze wspomnieć o reformach ekonomicznych w Chinach czy na Bliskim Wschodzie. So globalization and digitalization together, but also at the same time economic reforms in places like China, in places like Saudi Arabia and Qatar. Sponsorzy, prawa telewizyjne dziś w dużym stopniu rządzą światem piłki nożnej, choć nie tylko piłki nożnej, zauważa Robert Korzeniowski. Tak jest, że dzisiaj przepraszam za wyrażenie, wciśnięcie eventu i skierowanie uwagi na 35 minut to jest wielki wyczyn w mediach i media się muszą z tym liczyć. Stąd przecież gry zespołowe też są przerywane różnymi uatrakcyjniaczami, prawda? To się dzieje, tu są czasy brane przez trenerów. Nie ma ciągłości tej rywalizacji, to są sety zdobywane jeden po drugim, to są jakieś fragmenty gry, które są zarządzane przez sędziów w piłce nożnej. Nam się sportowcom pozostaje z tym pogodzić. Nikt nikomu nie zabroni biegania wielu godzin po górach, ani zrobienia sobie całodniowej wycieczki pieszej po lesie czy terenie super ekologicznym, ale też osoba, która uprawia ten sport, nie może oczekiwać, że ktoś inny będzie siadał przed ekranem telewizora czy komputera i śledził zmagania przez tyle godzin, ile no, wymagałaby tego sytuacja. Robert Korzeniowski nie uważa, że sport poprzez coraz większe uzależnienie od biznesu tylko i wyłącznie na tym traci. Podaje przykład krajów i sportowców, którzy dzięki telewizji i sponsorom mogą zaistnieć na świecie. Można by dzisiaj powiedzieć sobie, no właściwie po co w wielkiej atletyce zawodnicy z krajów dla nas trochę egzotycznych lekkoatletycznie, jak Pakistanu, czy to już polityczne są uczestnictwa, jak z Palestyny. Właściwie nie odnoszą żadnych sukcesów ci sportowcy, ale jest to ważne, by tam byli. I całe szczęście, ale to też przy wszystkich uwarunkowaniach społecznych, poprawności politycznej, też fair play międzynarodowego, jest w tym jakiś biznes. Dlatego, że im więcej krajów wciągniętych jest jednak do współpracy, tym większy profit globalny jest tak czy inaczej, bo gdzieś ta transmisja dalej dociera, kogoś to interesuje, gdzieś się sprzedaje jakiś sprzęt mimo wszystko, sportowy czy jakaś technologia. Nawet jeżeli nie ma w tym doraźnego wyrachowania, to jest to długofalowe inwestowanie w rozwój danej dyscypliny, danego sportu jako takiego. Komercjalizacja sportu może więc także być trampoliną dla nowych dyscyplin czy nowych trendów, jak na przykład piłka nożna kobiet, która choć pomału, to jednak zdobywa coraz większe zainteresowanie na świecie,
a same piłkarki są coraz bardziej rozpoznawalne i bardziej cenione niż wcześniej. Bo sport to nie tylko wielkie igrzyska i nie tylko mecze piłkarskie transmitowane przez największe telewizje. Dzień dobry. Witam. Zatem słyszymy już o pierwszych gwizdach, które tam były do tego, aby zawodnicy powoli ustawiali się przy linii bocznej boiska. Za chwilkę sędziowie wprowadzą zawodników na boisko. Zatem to jest dobry czas na to, aby zagrać hymny obu drużyn. Zaczniemy oczywiście od hymnu drużyny, która jako gość widnieje w naszym protokole. Zatem pod Beskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała. Teraz, drodzy Państwo, czas na syn o Warszawie. Mam tak samo jak ty. I za kilka sekund dosłownie usłyszymy pierwszy gwizdek tego spotkania. To Amp Football, czyli futbol dla sportowców po amputacjach kończyn. Zdobywa coraz większą popularność, także w Polsce. Byliśmy na turnieju w Łodzi, gdzie rywalizowały drużyny takie jak Legia Warszawa, podbeskidzkie Kuloodporni, Warta Poznań, Wisła Kraków czy Widzew Łódź. Jestem pierwszy raz, w ogóle z koła przyjechałem z moją córką. 100 kilometrów stąd. Śledzimy poczynania naszych AMP Football. Byliśmy też na mistrzostwach w Krakowie na meczu otwarcia z Ukrainą. No bardzo nam się to podoba, wspieramy to. To jest zupełnie inny futbol, inni kibice, bo mogę sam po sobie powiedzieć, że my możemy się tu pewnie spotkać z kibicami innych drużyn i pewnie normalnie porozmawiamy. Każdy może kibicować różnej drużynie. Ja ogólnie jestem z Wielkopolski, mam koszulkę tutaj Warty, ale grałem kiedyś w Warcie Koło w futsal. Zawsze powinienem kibicować, jak to się mówi, Wielkopolsce i Warcie, ale kibicuję też wszystkim, bo niech wygra lepszy i tak powinniśmy się tutaj wspierać. To jest mecz, każdy walczy, chce wygrać, jest rywalizacja, ale powinien być szacunek i wsparcie. Kolejna akcja warszawskiej Legii. Jakub Kożuch, był tam Bartosz Łastowski, ale po raz kolejny Sebastian Ziółkowski przeszkadzał zawodnikom warszawskiej Legii. I będziemy mieli za chwilkę rzut rożny dla Legii Warszawy. Prowadzimy tak samo jak prowadzimy grę. Myślę, że skończy się tutaj wyżej niż 1-0. Pogoda dopisuje ogólnie, boisko też jest fajne, także nie ma na co narzekać. Szybko Państwu też przypomnimy oczywiście, że boisko mamy też troszkę mniejsze niż w tej piłce 11-osobowej, 40 na 60 metrów. Bramki to 2 na 5 metrów. Pole karne oczywiście 8 na 10 metrów. No i jedenastki amfutbolowe, czyli rzuty karne wykonujemy z 8 metra, więc możemy tylko kolokwializmów tutaj używać jako jedenastkę, natomiast co też jest bardzo ważne, zawodnicy grają oczywiście o kulach. Kula jest traktowana jako przedłużenie ręki. Gdyby stało się, że któryś z zawodników dotknie kulą piłki, zatrzyma, pomoże sobie, no to wtedy jest organizowany rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Oczywiście też nie może używać kikuta, ani na nim stawać, ani uderzać kikutem, więc to takie pokrótce mały spis tych przepisów. Więcej Państwo znajdą na pewno na naszych stronach, ewentualnie proszę w komentarzach pytać, będziemy starali się odpowiadać na jakieś zawiłości, czy też ciekawostki, które Państwa by interesowały. Widać, że jest potrzebna pomoc fizjoterapeutki. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Trzyma się za nadgarstek. No, jedna z najczęstszych kontuzji zawodników antyfutbolowych, bo oczywiście to jest piłka nożna, kopiemy piłkę nogą, ale to ręce są motorem napędzającym zawodników amfutbolowych. Artur Kurzawa, Polski Związek Amfutbol. Emocji tutaj nigdy nie brakuje. Jest walka, jest zaangażowanie, jest zacięcie. Wszyscy tutaj traktują swoje mecze jak mecze o Mistrzostwo Polski. Pojawiają się kibice. Coraz więcej zawodników, co na pewno cieszy i liczymy też, że w przyszłości kolejne kluby do nas będą dołączały.
tutaj nie ma rywali. Tutaj są przyjaciele z boiska, którzy przyjeżdżają i to naprawdę widać i proszę mi wierzyć, że gdy ściągają już te koszulki klubowe, to są najlepsi kumple i tutaj takiej agresji czy chamstwa ze strony zawodników względem siebie absolutnie nie ma. To jest sport, który kibice pokochali również przez to. Daje takiej motywacji, myślę, na co dzień bardzo dużej pełnosprawnym ludziom, którzy się oglądając tam futbol pewnie zastanawiają, no ja gdzieś tam mam pełno wymówek, nie daję sobie z czymś rady, a ci zawodnicy jednak pokazują, że nie ma przeszkód w życiu, nie ma przeszkód w sporcie i można realizować swoje marzenia. Kto wygrał mecz? Legia! Kto? Legia! Kto? Legia, Legia, Legia! Rozwój AMP futbolu nie byłby możliwy przede wszystkim bez świetnych sportowców, którzy przekraczają własne granice i stają się dumą dla tej dyscypliny. Są bohaterami nie tylko na arenie piłkarskiej, ale także we własnych społecznościach, mówiąc głosem Nelsona Mandeli. Choć oni sami nie chcą być traktowani jako ktoś wyjątkowy, w końcu są zwykłymi sportowcami z niepełnosprawnościami. Ale rozwój AMP futbolu nie mógłby być też możliwy bez medialnej otoczki, telewizji, sponsorów, czyli tego, na co coraz częściej narzeka się w kontekście komercjalizacji sportu w ogóle. Sport osób niepełnosprawnych nie mógłby być też możliwy bez technologii, która często okazuje się zbawienna i daje nie tylko motywację, ale poprawia komfort życia. Protetyka sportowa pozwala na sportowe spełnienie nie tylko amatorskie, ale także w sporcie wyczynowym. Choć, jak wszystko inne, niesie też zagrożenia. Południowoafrykański biegacz Oscar Pistorius to najbardziej znany biegacz z niepełnosprawnością, dwiema protezami nóg. Po licznych sukcesach i zdobytych medalach na paraolimpiadach, Pistorius zdecydował, że chce rywalizować z w pełni sprawnymi zawodnikami. Jako pierwszy niepełnosprawny biegacz wystartował ze sprawnymi zawodnikami w lipcu 2007 roku podczas meetingu lekkoatletycznego. Przeprowadzone przez naukowców badania protez z włókna węglowego wykazały jednak, że protezy dają mu przewagę nad sprawnymi zawodnikami, przez co nie mógł wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Decyzja została później cofnięta przez Trybunał Arbitrażowy przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, ale i tak w środowisku sportowym i nie tylko zawrzało. Pistorius 4 lata później stał się pierwszym paraolimpijczykiem, który wystąpił na Igrzyskach. W Londynie nie zdobył medalu, ale i tak wyczyn przeszedł do historii. W 2014 roku w reprezentacji Niemiec na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Zurychu nie znalazł się natomiast inny sportowiec, Markus Rehm. Uznano wówczas, że proteza, która zastępuje mu amputowaną prawą nogę, daje nieuczciwą przewagę. Krystian Dereziński jest neurobiologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i firmy BrainTech, zajmującej się technologiami przyszłości. Mówi, że nowe technologie to z pewnością przyszłość, także sportu. I to od człowieka zależy, jak zostaną wykorzystane. Pojawia się pytanie, co przestaje być protezą, która powoduje różnicę na korzyść osoby posiadającej tą protezę, prawda? Możemy sobie wyobrazić po prostu ciała obce w ramach protetyki, czy po prostu sposobu naprawiania zniszczonej struktury, prawda? Kiedy mamy jakieś śruby, kiedy mamy implanty, kiedy chociażby implant słuchu, czy to już jest w jakiś sposób oszukiwanie swoich przeciwników, prawda? Albo rozróżnik serca. Wydaje mi się, że tutaj ten podział jest na tyle płynny, że będzie bardzo ciężko zdecydować, co jest ok, a co nie jest ok. Te normy, które są po prostu ustalane w ramach konkretnych dyscyplin, one cały czas są modyfikowane wraz z pojawieniem się nowych sytuacji, są po prostu dostosowywane, ale rozwój technologii jest tak szybki, że nie wiem, czy to będzie po prostu takie
proste i oczywiste, że będziemy w stanie stwierdzić tak zupełnie ostatecznie, że to jest w porządku, a to nie jest w porządku. Powróćmy do historii Marion Jones. Tej, na którą podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney patrzył i podziwiał cały świat, a która okazała się zwykłą oszustką. Zdobyła wówczas 5 medali. Wszystkie jej odebrano po tym, jak okazało się, że stosowała doping. Sportowy i nie tylko sportowy świat obiegła afera związana z laboratorium Balco. Centrum odżywiania dla sportowców, które to laboratorium dostarczało lekkoatletom niedozwolone środki. Doping to kolejne wielkie zagrożenie sportu, istniejące nie od dziś i mimo postępu technologicznego, zagrożenie, które nie sposób wyeliminować. Robert Korzeniowski uważa, że z dopingiem sport będzie musiał sobie radzić zawsze, bo taka jest natura ludzka. A przyszłość może przynieść nowe formy nieuczciwej konkurencji. Pragnienie ludzi do osiągania sukcesu na skróty czy ponad miarę własnych realnych możliwości z przeświadczeniem, że warto, bo choćby to miało skrócić życie, to przecież ta chwila sławy jest ważniejsza od wszystkiego, ono się nie zmieni. I zawsze ludzie będą chcieli jednak, ci, którzy mają w sobie ten gen nieuczciwości, osiągnąć sukces nieuczciwie. I obojętnie, jaki to będzie doping, czy on będzie farmakologiczny, czy technologiczny, czy za chwilę będziemy mieć jakieś podprogowe ustawianie systemu nerwowego w taki sposób, by uzyskiwać też niedozwoloną przewagę, to jest możliwe bardzo. I tutaj dochodzimy do neurotechnologii, która może być także przyszłością sportu. Temat wsparcia sportowca przez systemy asystujące mu poprzez monitorowanie i modulowanie aktywności neuronalnej robi się coraz bardziej aktualny. W tym przypadku, przynajmniej dziś, także trudno postawić granice. Do czego to doprowadzi? Rozdział drugi. Czy sport, którego orężem jest nieprzewidywalność i spontaniczność, stanie się reżyserowaną rozrywką o przebiegu, której decydować będą coraz to lepsze nowinki technologiczne? Co z duchem sportu? Co z emocjami? Co z pasją? Jednym z zawodników ampfutbolowej drużyny Legii Warszawa, a także reprezentacji Polski jest Adrian Stanecki, który urodził się ze skróceniem kończyny dolnej. Dziś porusza się o kulach, z protezą. Dla Adriana Staneckiego sport był jednak zawsze bardzo ważny. Zawsze byłem takim chyba aktywnym dzieckiem, chociaż moja wada jest tutaj od urodzenia i jednak rodzice myśleli, że gdzieś tam w domu zostanę. Jakby już gdzieś tam spisywanie takie trochę na straty jest takiej osoby. No niestety trochę inaczej to się wszystko potoczyło, bo taka historia. Na początku w tą piłkę kopałem z chłopakami w podstawówce. W gimnazjum zaczęły się wślizgi, już agresywniejsza gra. Dostałem po prostu raz taki wślizg, który spowodował, że torebki stawowe zerwałem i też mówię, no dobra, no to już w takim razie no to nie jest sport dla mnie. W zimę jakiś tam snowboard, zarzucałem po prostu, odrzucałem kulę, zakładałem snowboard i jeździłem. Z 24 lata miałem i z chłopoka zjeżdżałem na Słowację. No i niestety nagle czuję luz w protezie. Mówię, co jest grane? Na tyłek, wywrotka, patrzę co tam jest, a tam po prostu na tylko takim dosłownie 2 mm trzyma się proteza. Mówię, ja nie mogę, po prostu już nie dojadę. 7 km miałem do zjechania na dół. Pierwsze co po przyjeździe do ortopedy, a ortopeda mi mówi, wiesz co, akurat się tworzy taka drużyna futbolu. Drugi raz przyszedłem, jakieś przymiarki, protezy. Słuchaj, na pewno będziesz się nadawał. Adrian Stanecki na pierwszy trening ampfutbolu poszedł w 2012 roku. Niedługo później trafił do tworzącej się w tym samym czasie reprezentacji narodowej. Trenerem reprezentacji został Marek Dragosz, trener i założyciel Akademii Bramkarskich, który tak wspomina pierwsze treningi ampfutbolistów. Po bodaj 2-3 tygodniach od tej naszej pierwszej rozmowy pojechałem na pierwszy trening do Warszawy. Wtedy ten trening to było takie obrazki jak ze starego kina, bo to było coś zupełnie innego niż dzisiaj. Tempo gry było zupełnie inne, wszystko było w powijakach i w sumie to się cieszę, że tak było, bo mam to w pamięci. Staram się to przekazywać również zawodnikom, żebyśmy pamiętali o
o początkach, żebyśmy pamiętali, skąd się wzięliśmy, co się wydarzyło. Pokochałem ten projekt po prostu. Chciałem w tym być, bo to po pierwsze był nowy projekt, po drugie bardzo oryginalny. Widziałem w tym coś więcej niż tylko sport. No i w sumie nie wiem, jak to się stało, że tak szybko te 10 lat przeleciało. Dziś reprezentacja Polski w AmFootballu to jedna z najlepszych reprezentacji narodowych na świecie. W ostatnich Mistrzostwach Europy, rozegranych w Krakowie, zdobyła brązowy medal. Piłkarze reprezentacji Polski, jak i drużyn klubowych, są coraz bardziej rozpoznawalni. Nie tak jak ich koledzy z tradycyjnej piłki nożnej, ale także i oni zdobywają popularność. Adrian Stanecki mówi jednak, że sportowcy z niepełnosprawnościami nie chcą być traktowani jak osoby wyjątkowe, bo sport, koniec końców, wszędzie jest taki sam, a przynajmniej jego idea. Chcemy po prostu, żeby stało się to normalne, że sportowcy też są niepełnosprawni. I chyba tego po prostu chcemy. Nadal to jest trochę taką atrakcją, tak jak paraolimpiada, że jednak są sportowcy, którzy no, robią niesamowite rzeczy bez rąk, bez nóg, z jakimiś upośledzeniami. Chyba każdy o to walczy, że tak naprawdę jesteśmy nadal częścią tego społeczeństwa, jesteśmy tak samo równi jak osoby pełnosprawne i chcemy po prostu takiego samego traktowania, żeby oni widzieli w nas sportowców i przychodzili na nasze mecze czy na nasze rozgrywki po to, żeby doznać tych emocji sportowych. Adrian Stanecki dużo mówi o emocjach w sporcie. W końcu one są, a przynajmniej powinny być, najważniejsze. Kryterium emocjonalności sportu i jego przeżywania otwiera jednak coraz nowsze, nieznane wcześniej w historii możliwości i dyscypliny, będące dziś jeszcze na pograniczu sportu. Choć są i tacy, którzy powiedzą, że ze sportem nie mają wiele wspólnego i mieć nie będą. Naturalnie, jeśli weźmiemy te dwa światy i złączymy je w jeden, czyli gry i sport, to powstaje e-sport, bo tak naprawdę e-sport jest połączeniem gier komputerowych i rywalizacji sportowej. Mówi Karol Kopańko, autor książki o polskim e-sporcie. Więc już w czasach szkolnych rywalizowaliśmy wspólnie z kolegami, organizowaliśmy turnieje na początku takich grach, które nie są za bardzo, nie są zbyt często łączone ze e-sportem, czyli w popularnym Małyszu, Deluxe Ski Jump, czy w Wormsach. Później przyszły gry, które do dzisiaj grają pierwsze skrzypce w e-sporcie, czyli Counter-Strike, Quake. Więc zaczynało się od takich bardzo amatorskich, szkolnych turniejów, a później, kiedy trafiłem na studia, zacząłem pisać więcej o e-sporcie, przyglądać się temu rynkowi, być obserwatorem, relacjonować najważniejsze wydarzenia. No i miałem przyjemność być między innymi na najważniejszych wydarzeniach w Polsce z serii IEM-u, więc bardziej od strony obserwacyjno-dziennikarskiej uczestniczę w e-sporcie. Przed kilkoma miesiącami na rynku pojawiła się również moja książka Polski e-sport, w której przyglądam się początkom polskiego e-sportu, jak sam tytuł sugeruje. Staram się znaleźć wspólne motywy łączące historię najbardziej znanych polskich graczy, ale nie tylko graczy, bo również osób generalnie z szeroko pojętego środowiska, od menedżerów przez trenerów po komentatorów. Czy jednak e-sport, czyli sport elektroniczny, sport wirtualny, wciąż jest sportem? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, nie tylko z branży sportowej. Bo e-sport wciąż staje się coraz bardziej popularną formą rozrywki. E-sport jest tak naprawdę swoim własnym zwierzęciem, które nie potrzebuje tak naprawdę wtłaczania go w jakieś ramy, które pochodzą powiedzmy z antycznej Grecji czy ze świata, który zupełnie nie przystaje do e-sportu. Wydaje mi się, że niewiele osób ze świata e-sportu przywiązuje dużą wagę do tego, czy dana dyscyplina, którą osoba uprawia, czy to jest Counter-Strike, czy to jest League of Legends, czy jakakolwiek inna, będzie nazwana e-sportem. Ten rodzaj akceptacji nie wydaje mi się kluczowy dla rozwoju e-sportu. W poprzednim roku, jak podaje portal statystyczny Statista, e-sport oglądało w sumie 436 milionów osób. W tym roku widownia ma wzrosnąć o kolejne 40 milionów, a w 2024 roku przewiduje się, że będzie wynosiła 577
7 milionów. W tym samym czasie liczba kibiców na stadionach piłkarskich, chociażby w czołowych ligach w Europie, w Anglii, Hiszpanii, Włoszech czy Francji, nieustannie spada. Dla młodego pokolenia e-sport staje się łatwiej dostępny niż sport tradycyjny, biorąc pod uwagę jego globalny zasięg. Nie tylko e-sport jest bliższy, jeśli chodzi o trendy, tam gdzie młodzi ludzie spędzają więcej wolnego czasu w trzeciej dekadzie XXI wieku, ale również okazał się bardziej odporny na zawirowania pod kątem pandemii. To znaczy nie ma znaczenia, czy oglądasz mecz z Dżakarty, z Singapuru, z Moskwy czy z Los Angeles. O ile możesz się podłączyć, to możesz w ten sam sposób pasjonować się najlepszymi zagraniami z dowolnego miejsca. Tak samo ludzie mogą łączyć się, grając w jednej drużynie z dowolnego miejsca na całym świecie. Chociaż wciąż otwarte jest pytanie, czy e-sport wciąż jest sportem, a może tylko, albo aż, nową formą globalnej rozrywki w XXI wieku. Choć nie tylko rozrywki, raczej sposobu spędzania czasu. Często dla młodych ludzi gry komputerowe stają się takim wirtualnym trzepakiem. I to bardzo często było zauważone w kontekście gry, która przed kilkoma lat robiła prawdziwą furorę, to znaczy Fortnite. Dzieciaki spotykały się w Fortnite po lekcjach, po szkole, i zamiast wyjść na dwór, to po prostu przemierzali wirtualne światy, omawiając, co się działo w szkole. Czyli z jednej strony wspólnie bawili się tak samo, jak grali w piłkę na dworze, a z drugiej strony tworzyli taką własną paczkę i wspólnie spędzali czas. Więc oczywiście można powiedzieć, że nie wychodzą z domu, cały czas siedzą przed komputerami czy przed konsolami, ale to jest po prostu nowy świat, który nie musi być tylko i wyłącznie zarezerwowany dla tych aktywności, które wymagają od nas wyjścia na zewnątrz. I jeśli jest prowadzone w zdrowy, zbalansowany sposób, tak najbardziej może tylko ubogacić nasze relacje z innymi ludźmi. A to bardzo często jest przedstawiane w taki skrajny sposób, pokazujący, że to jest naprawdę rozrywka tylko dla jednego gracza, bardzo z jednej strony anonimizująca, z drugiej strony odgradzająca nas od społeczności, a wcale nie musi tak być. Według neurobiologa Krystiana Derezińskiego e-sport ma przyszłość jeszcze z jednego powodu. Uważa, że w kolejnych dekadach coraz większą rolę, także kosztem ciała, może odgrywać ludzki umysł, czyli, jak mówi Dereziński, tak zwany mindset. To też jest rzecz, która w ramach nowoczesnych technologii może być monitorowana. Możesz dzisiaj już swobodnie na podstawie chociażby aktywności neuronalnej tworzyć profil po prostu danego zawodnika, a z drugiej strony możesz też to modyfikować. Tak jak dzisiaj są po prostu metody i techniki na to, żeby dokonywać neuroterapii przy pomocy po prostu systemów, które między innymi modulują aktywność neuronalną i w ten sposób dokonywać terapii chociażby zaburzeń afektywnych czy tej depresji. I możemy po prostu przyjąć, że w sporcie one też będą wykorzystywane. Był taki film Moneyball i tam właśnie było pokazane to w ten sposób, że mieli tam specjalistę, który przy pomocy po prostu analizy matematycznej określał właściwą strategię. Dzisiaj w międzyczasie bardzo mocno rozwinęła się sztuczna inteligencja, możliwości maszyn obliczeniowych czy komputerów, więc wydaje się być bardzo prawdopodobne, że będzie z bardzo, bardzo dużą dokładnością będzie możliwe po prostu określanie wyników. To będzie taka rywalizacja na zasadzie, że tu mamy 99,99%, że wydarzy się taki wynik. W ten sposób, z wykorzystaniem nowych technik, można też udoskonalać samych sportowców, właściwie tworzyć ich profile niczym w grze komputerowej albo menadżerze piłkarskim. Jest taki Cristiano Ronaldo. Technologicznie może jeszcze nie tak naprawdę dzisiaj, ale może w niedalekiej przyszłości. Możliwe będzie stworzenie profilu takiego Cristiano Ronaldo i po prostu ustalenie, że to jest pewien mindset, który przynosi efekty i możemy młodym piłkarzom po prostu przy pomocy neurotechnologii ten mindset serwować. W sensie takim, że sprawdzać ich profile neuronalne, tworzyć po prostu jakieś kopie najlepszych rozwiązań. Bo możemy przyjąć, że masz jakiś sport i w tym sporcie na przykład potrzebne jest opanowanie. Załóżmy jakieś sporty strzeleckie. No i wtedy wiemy, że jak mamy opanowanie, to potrzebujemy tak naprawdę umysłu, który jest w stanie bardzo sprawnie i szybko się relaksować. I tutaj możemy sobie po prostu powiedzieć, że w przypadku na przykład takich sportów, gdzie potrzebujesz skupienia, możesz sobie po prostu swoich zawodników w ten sposób trenować, albo w ten sposób też profilować, że przychodzi ktoś, kto zaczyna trenować, albo już trenuje,
ale na podstawie pewnej formy diagnozy stwierdzasz, że nie ma predyspozycji, żeby osiągać dobre wyniki, albo że jesteś w stanie po prostu w taki sposób modyfikować jego aktywność, żeby miał wreszcie te predyspozycje, żeby uzyskał tą aktywność, która będzie najbardziej wskazana w danej dyscyplinie. Możemy też operować refleksem, możemy operować w ramach tej aktywności neuronalnej takimi kwestiami jak motywacja, zaangażowanie, odporność. No, generalnie chodzi o to, że tutaj w ramach tego, co po prostu dzieje się w naszym mózgu, jesteśmy w stanie tworzyć po prostu zawodników, że to nie tylko mięśnie, że jest także psychika i ta psychika też może być po raz obserwowana, monitorowana, a po dwa modulowana. Pytanie tylko, czy polegając na ludzkim umyśle i oddając przestrzeń technologii, nie stracimy tego, co w sporcie najważniejsze, jego nieprzewidywalności i prostoty? Czy nie stracimy emocji, tak jak w futbolu, o którego przyszłość drży Bartłomiej Rabi? On niebezpiecznie skręca w kierunku kolejnego widowiska. Takiego samego jak przedstawienie teatralne, jak film w kinie, jak serial, jak gra komputerowa. On jest po prostu show. A my jesteśmy kibicami, dlatego że utożsamiamy się z jakimiś wartościami. Te wartości nie mogą być dla wszystkich zawsze takie same. I to na przykład europejskiego kibica przez długie lata odrzucało od sportów amerykańskich, od tych franczyz, dlatego że New Jersey Nets mogli grać w New Jersey, a przyszedł jakiś tam, dogadał się właściciel klubu z kimś innym, przeniósł franczyzę do Baltimore i oni byli Baltimore Nets, a za 5 lat byli Kansas City Nets. Z naszej perspektywy to jest nie do zaakceptowania. Nie wyobrażam sobie, żeby Legia Warszawa była za chwilę Legią Kołobrzeg. To automatycznie zabija ten klub. Z naszej perspektywy to jest nieakceptowalne. Kto wygrał mecz? Legia! Kto? Legia! Kto? Legia, Legia, Legia! Scenariusz Adrian Bąk. Realizacja Chris Wawrzak, Studio Efektura. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia. To jest raport z przyszłości. Partnerem raportu z przyszłości jest Sebastian Kulczyk.